By w pełni korzystać z funkcjonalności urządzenia z systemem Android, takiego jak Samsung Galaxy S3 Mini, potrzebujemy konta Google. Dzięki niemu m.in. zainstalujemy aplikację ze sklepu Google Play i prześlemy dane z telefonu na inne urządzenie. Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostajemy zapytani, czy posiadamy konto Google. Zależnie od wyboru logujemy się na nasze konto, używając stworzonego wcześniej loginu i hasła, lub rejestrujemy się jako nowy użytkownik. Aktywujemy usługę Google, akceptując warunki użytkowania. Równocześnie wskazujemy, czy chcemy dostawać informacje o ciekawych nowościach w sklepie Google Play z aplikacjami dla naszego telefonu. Jedne aplikacje dostępne są za darmo, za inne trzeba zapłacić. Tutaj podajemy dane karty płatniczej do tego celu lub pomijamy ten etap, jeśli nie planujemy na razie niczego kupować. Dzięki Google możemy zachować w sieci ważne informacje ze smartfona, w tym nasze kontakty, a następnie odtworzyć je, gdy na przykład zmieniamy telefon. Aby ułatwić systemowi i aplikacjom wyszukiwanie naszej pozycji, możemy zezwolić na lokalizowanie z użyciem danych z sieci komórkowych i Wi-Fi. Jeśli jednak nie chcemy zbierać danych o naszej pozycji i przekazywać do Google, możemy wyłączyć tę funkcję. Na koncie Google mamy m.in. pocztę i kalendarz. Aby mieć do nich łatwy dostęp, instalujemy widgety. Przytrzymujemy palec na pustym miejscu na wybranym ekranie. Wskazujemy opcje, aplikacje i widgety, a następnie zakładkę widgety. Na liście wskazujemy Gmail i wybieramy, jakie maile ma pokazywać. Umiejscawiamy widget na ekranie. Łapiemy za kółka na krawędziach, by dobrać jego rozmiar. W identyczny sposób możemy zainstalować widget kalendarza czy YouTube. Dzięki widgetom nie musimy uruchamiać żadnych aplikacji, by mieć dostęp do stale aktualizowanych informacji. Nowe aplikacje i widgety instalujemy używając sklepu Google Play. Możemy przejrzeć proponowane pozycje lub zajrzeć do działu kategorii. Są też rankingi, w tym uwzględniające darmowe programy. Jeśli interesuje nas konkretny tytuł lub funkcjonalność, używamy wyszukiwarki. Po wskazaniu aplikacji możemy zyskać o niej dodatkowe informacje oraz rozpocząć instalację. Zainstalowana pozycja pojawia się na liście aplikacji w telefonie. Wśród programów dostępnych w sklepie jest wiele praktycznych pozycji wspieranych przez T-Mobile, takich jak e-booki oraz audioteka do książek w wersji cyfrowej i audio, dietetyk osobisty pomagający w utrzymaniu linii i Mi Boa do kontroli naszego konta abonamentowego. Dołączenie do Google Plus umożliwia nam korzystanie z serwisu społecznościowego Google. Korzystając z niego możemy na przykład dołączyć do społeczności T-Mobile. Google Plus pozwala też automatycznie przesyłać zdjęcia do chmury Google, by następnie dać nam dostęp do nich z dowolnego urządzenia. Możemy zdecydować się na przesyłanie zdjęć przez sieć Wi-Fi oraz komórkową lub tylko przez sieć Wi-Fi, co jest wskazane, o ile nie mamy bardzo wysokiego pakietu internetowego. Nasze zdjęcia znajdziemy w profilu Google Plus po kliknięciu na ikonę zdjęcia. Jak widać, posiadanie konta Google jest istotne dla uzyskania maksimum możliwości naszego smartfona.